kontrowersja, tak na dobrą sprawę, na gorąco. Wiadomo, dla mnie nie było faulu i upierałem się też przy tym, że jedno gol powinien zostać uznany. Z każdą powtórką, jak oglądam tą sytuację, znaczy już do tego nie wracam. Pierwsze, powiedzmy, dwa dni po tym spotkaniu, jak oglądałem te powtórki, utwierdzały mnie w tym, że nie było faulu. Jednak zgodzę się z jedną rzeczą. To była sytuacja z gatunku, że obie decyzje się wybronią tak na dobrą sprawę i nie możemy mieć tak na dobrą sprawę, wydaje mi się, pretensji. Sędzia w pierwszym etapie, w pierwszej decyzji uznał faul. No i tak jak sędzia VAR powiedział, no nie mogli zmienić kontrowersji na kontrowersję. Kluczem była decyzja głównego sędziego. Musimy się skupić na tym, co przed nami. A mieliśmy dużo czasu, żeby to spotkanie poprowadzić inaczej, punkty zdobyć i nie możemy teraz tylko wracać do tej jednej sytuacji. Ja sam byłem zdziwiony, powiem szczerze, bo ja Twittera mam do czytania. Nigdy nie udzielałem się tak na dobrą sprawę na Twitterze. Jednak po tym meczu wróciłem do domu i no, te emocje jeszcze nie mnie były, więc coś tam udostępniłem. Ale myślę, że bardzo fajna dyskusja wiązała się z tego wszystkiego. Naprawdę nie było jakichś tam bardzo negatywnych wpisów, tylko fajnie, że obie strony podeszły do tego na zasadzie wymiany argumentów, swoich poglądów. I rzadko spotykane teraz na Twitterze, jednak udało się, więc myślę, że to jest akurat tylko na plus. No i Jurek Dudek, bo to ja się wychowałem na czasach Jurka Dudka w Feyenoordzie. Nieraz mama musiała mnie pocieszać, jak miałem 3-4 lata, jak Jurek puszczał w Widzewiszów. Golnie musiałem płakać, więc na pewno Jurek. Mateusz Kamiński, na pewno. Przyjaźnimy się bardzo. I Jakub Szyrek. Jeżeli chodzi o rodzinę polonijną, myślę, że z każdym tygodniem będę czuł coraz bardziej to. Jednak myślę, że jestem takim dosyć kontaktowym człowiekiem i szybko potrafi się zaklimatyzować w danym miejscu i złapać ten kontakt jednak z tym miejscem. Logika jest z Katowicy, byłem rok, ale no ja jestem z Katowic, także no na pewno bardzo ciepło i powiem szczerze, były dwa kluby, gdzie jak się pakowałem z szatni, to gdzieś tam mi się oczy zaświeciły i to był GKS Katowice, mimo już byłem rok. I drugim klubem była Odra Opole. No z Odrą już było zawsze związane tak na dobrą sprawę, bo emocjonalnie. No bo byłem 4 lata w Opolu. Fantastyczni ludzie, jeżeli chodzi o szatnie i kibiców i tak na dobrą. I fajne miasto do życia, także no naprawdę czułem się tam bardzo dobrze, więc też z tego względu no i napisaliśmy też fajną historię, bo w ekstremalnie trudnych warunkach walczyliśmy utrzymanie, bo był jeden sezon, gdzie początek był fatalny, a później goniliśmy do ostatniej kolejki, no i później baraże, tak? Więc naprawdę fajni ludzie, z którymi do dzisiaj mam kontakt, rzadko to się spotyka, że paru przyjaciół zostaje tak na dłużej z szatni, więc na pewno odrapię. Zdaję sobie sprawę, że byłem przede wszystkim tak odbierany, ale też zdaję sobie sprawę, że mi to nie pomogło. Byłem dzieckiem, nie miałem wokół siebie osoby, która by kopnęła mnie w tyłek i powiedziała: słuchaj, kursik, ale trening jest treningiem, ale tak na dobrą sprawę siłownia, dieta, regeneracja, sen, to wszystko jest ważne, tak? Bo to idzie w parze. Wydawało mi się, że jeżeli wszyscy mi byli ale utalentowani, zaczęły się zgłaszać fajne marki zagraniczne, nie? Bo to mówię, kurczę, i tak w piłkę będę grał, tak? Ocknąłem się na szczęście lepiej później niż wcale, ale na szczęście u mnie się to stało w wieku 20 lat, 21, kiedy trafiłem na wykluczenie do Odry Opola z Górnika. Ale tak, zdaję sobie sprawę, bo może już nie w 2018, tak? Bo to było 5 lat temu, no to nie, to już 22 lata, to wtedy już na pewno nie byłem tak odbierany, ale w wieku 15-16 lat oczywiście zgadzam się z tym. Kurczę, nawet powiem wam szczerze, że nawet jakbym w Polsce miał wymienić taki, oprócz gdzieś Katowic, gdzie pochodzę z Katowic, to nie mam takiego klubu. Nawet jakby mnie zapytasz Real Barcelona,
No, nie wszystko jedno. Teraz Robert, wiadomo, jest z Barcelony, więc kibicuję u Barcelonie, ale nie mam takiego klubu, że miał w mieć, że jestem kibicem danego klubu. Tak, ja pewnie, ja to zawsze podkreślam, bo no, nawet na podstawie dzisiejszego dnia. Siłownię mam osobno, początek treningu każdego. Też mam osobno te 40-50 minut i dopiero później dołączamy do zespołu, tak, więc no my jesteśmy troszkę z boku, dlatego dla mnie zawsze ważna jest atmosfera wśród bramkarzy, no bo okej, my jesteśmy wiadomo w szatni z chłopakami i tak dalej, ale większość treningu my jesteśmy osobno, więc no to jest, ja zawsze to podkreślam śmiejąc się troszeczkę, ale to jest sport indywidualny. Come on.